Walka o zwycięstwa w poszczególnych kategoriach była bardzo zacięta, co świadczy o sporych umiejętnościach prezentowanych przez piłkarzy wszystkich drużyn. W zawodach wzięło udział łącznie 10 ekip. Turniej bardzo poszedł, bardzo dobrze. Rywalizacja była na wysokim poziomie i wyniki były dość równe. Nie było drużyn, które wybijały się przed inne. Raczej rywalizacja stała na wyrównanym poziomie. W roczniku starszym na najlepszego gracza turnieju wybrano Jakuba Dębowicza z MKS Siechnice 2 w grupie 2009. Najlepszy natomiast Bartosz Bremer ze Spartana 1. Za chwilę kolejny turniej. 12 maja zapraszamy również tutaj na obiekt przy Krajewskiego na Sępolnie. Każdy może zgłosić swoją drużynę do udziału w turnieju. Wystarczy drużyna 6-osobowa i zapraszamy chętnych do udziału w naszym turnieju. Spotkanie w Spartanie to nie tylko mecze piłki nożnej, to też doskonała zabawa dla najmłodszych i okazja, by się na przykład zaprzyjaźnić. Przyjazna atmosfera w rodzinnym gronie, takim tutaj u nas na Spartanie, cisza, spokój. Ładna pogoda, myślę, że 12 maja też będzie pogoda taka jak dzisiaj lub nawet lepsza. Wiosna przyszła na całego we Wrocławiu, także zapraszamy serdecznie. Kolejne zawody piłkarskie, przypomnijmy, 12 maja, szczegóły na stronie Spartana i w mediach społecznościowych.